Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny film. Dziś takich kilka tematów. Tutaj mamy dwie pary gołębi. To jedna jest tygrysy. Ta jest samica taka. Ona była kilka razy pokazana tak samo na shortach. No i to są gołębie z tygrysów tegoroczne. To będą gołębie, które są dołączone w tym roku do rozpłodu. One jeszcze takie późne, młode, no ale są załączone, no już mają miejsce, częściowo już widziałem, że już tam gniazdo jest zrobione, także niedługo będą po nich pierwsze jajka. No i to jest, one tak może tak przy tego, no ona taka fajna samiczka jest na takim perłowym oku. No i jest wybitny lotnik, no i samiec on też był pokazany, on jest też delikatnie dłuższy. Ta samiczka jest po taki sam, ojciec jest tej samicy u takiego kolegi w Lublinie, taki ukraiński gołąb. No i samica u mnie została tygrysia. No i wyszły tutaj po tych gołębiach dwa młode. No i są dwa u mnie, to jest z innej pary, tygrys samiec, a no i ona jest też po tygrysach, znaczy jednostronnie po tygrysach. Na i brat jest jej tak samo z tygrysów. Także taka para, nie zdążyłem, raczej zagapiłem się i nie zaobrączkowałem tego gołębia. No ale fajna taka piersista, króciutka samica. Samiec tak jest delikatnie dłuższy, ale skomponowana taka para moim zdaniem jest fajna. No i powinny z tego wychodzić fajne tygrysy. Ona już ma takie szare w sobie, no szare z czerwonym takim wplecione. Także takie te dwa gołąbki, ona jest taka bardzo jaśniutka, ten jest taki typowy krymak z taką ciemną piersią. Także taka para, a tutaj mamy z drugiej strony też młodą parę. To jest tak zwana złota para. Wybitne lotniki. Ta samica kiedyś była na szorcie gołębie, która ona przyszła po śniegu. To jest właśnie ta samica, ona już nie wiem czy dziś nie znosi jajka, także taki krótki, szybki film, zaraz ja je odłożę. To one będą miały, no powiedzmy, że tego, no a samiec jest z linii 17, jego bezpośrednio wujek, znaczy wujek, syn, znaczy brat ojca, miał taki, no i tam powiedzmy ze stryjkiem, jak, nie wiem jak to, ale mniejsza z tym, w każdym razie z rodziny miały taki wybitny lot godzinny. Niektórzy powiedzą, co to za godzina, co to za lot, ale miał lot ekstremalny, godzinny lot, było wtedy minus 15. Gołębie były na takiej wysokości, średniej wysokości, ale minus 15, wiatr ze wschodu, nie szło ustać. I te gołębie taki godzinny lot zaliczyły. To jest tak, wujek tego, znaczy brat ojca tego gołębia i tego wybitne gołębie, nieprawdopodobne lwy takie, walczące gołębie. No i ja właśnie takie gołębie, tak powiedzmy w takich ekstremalnych warunkach, nieraz sprawdzam te gołębie. No i to rzeczywiście, bo niektórzy w lecie powiedzmy, że tak sprawdzają, a u mnie takie właśnie ekstremalne loty godzinne, tak jak mówiłem, minus, wtedy było minus 15 i wiatr, no nie stało ustać, nie dało rady ustać. Taka było, tak minie, że minus 15, ten wiatr potęgowało ten mróz pewnie do, nie wiem, minus 25, czy minus 20 na pewno, ale potwornie było zimno i te gołębie były w górze i powiedzmy, że to jest właśnie syn brata z tego gołębia, który był z linii tego, no i były wtedy dwa samce wtedy w górze, no. Także takie dwie pary, które będą dołączone do rozpłodu w tym roku. One takie fajne tak są. No i są przekozaki. Te gołębie. Taką parę ewentualnie, jakby już się znalazł chętny, mogę odstąpić. Gołębie jest za dużo. Ale wybitne gołębie.
ale no za odpowiednią taką opłatą, która pewnie musiałaby mieć czy zera przy tego, także takie bym mógł gołębie odstąpić taką parę, tutaj jak mawiał Bolek, nie chcę, ale muszę, a ja chcę, ale nie muszę. Sprzedaj był naprawdę wybitne gołębie, ale gołębi jest ogólnie za dużo. Są tak samo rodzeństwo z tych gołębi, także jakby ktoś był chętny, ale to też nie tak na siłę, także jest jedna para, by była więcej, także nic by się nie działo. Dziś pokażę troszeczkę, jaka ta karma u mnie właśnie jest na tą chwilę. Gołębie niosą jajka i wysiadują jajka na takiej karmie. Tak jak widać, karma nie jest zbyt bogata. Dużo jest owsa, jęczmienia, delikatnie jest pszenicy, szpady, no i kukurydza. No i drobne nasiona, powiedzmy, żeby te gołębie fajnie na tym miniosą jajka. Później będzie ta karma wzmocniona, ale na tą chwilę jest taka karma i wystarczająco. Teraz jeszcze jest zimno, to te gołębie mają więcej tej kukurydzy i później będzie wzmacniane, będzie odchodziło troszeczkę ten jęczmień i owiec, bo powiedzmy tak jak widać, jaka ta karma. Gołębie fajnie się na tym zachowują, były dobrze przygotowane i już tam, powiedzmy, już w większości mają jajka. W tym, po tej stronie sportu niektóre takie mają te kukurydze czarne końcówki. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze, ale to jest zakupiona kukurydza prosto spora. Wracają jeszcze do ziarna, jak jesteśmy ziarnie, to teraz obecnie są, trochę to nie łapie ostrość, może za ciemno jest. Teraz obecnie są strajki rolników, to tak zwane murem za rolnikami. Nieraz zdarzało mi się tak nie zgadzać z tymi rolnikami, no bo to różnie to bywa. Pamiętamy czasu, gdzie zboże kosztowało 200 zł, pszenica. Wtedy rolnicy nie protestowali, ale teraz akurat siła wyższa. Oni protestują o swoje, ale między innymi też o nasze. Każdy z hodowców jest powiązany z rolnikami. Karmiąc gołębie, karmiąc jakiekolwiek kury, nie kury, drób, jakie mamy, to jesteśmy powiązani właśnie z rolnikami i to jest jedna grupa, która, powiedzmy, ma siłę nas reprezentować. Bo reszta, tak jak hodowcy gołębi, powiedzmy, że na początku to oni, a później my. A my jako hodowcy gołębi nie mamy żadnego przybicia, dlatego też jest warto wspierać, bo to jest ważna rzecz dla nas, dla naszych dzieci, jak pozwolimy, żeby po prostu to wszystko szło w tym kierunku, w którym obecnie to idzie. Przedwczoraj byłem u takiego rolnika, który, no ja tam znam tutaj dużo tych rolników, dlatego nie wypowiadam się za bardzo, nie wypowiadam się, no bo wiem, znam realia, jak jest dobrze, no to oni się cieszą, no jak jest źle, no ale tak jak mówiłem, to jest nasza wspólna sprawa, my bez rolników, bez dobrej jakości zboża też nie możemy, no bo nie ma hodowli. O. I tutaj akurat zakupiłem u niego pszenicę, można zobaczyć, to akurat dla kur. I tą pszenicę kupiłem 200 kg za 170 zł. Moim zdaniem to jest poniżej opłacalności, bo to jest silosowanie i on mówi, że jeszcze mają więcej niż 10 ton do sprzedania. I w większości jest problem właśnie ze zbytem tego zboża i oni już z roku na rok już przesypują, byle sprzedać. Bo magazynowanie i koszty, no teraz za kilka miesięcy już będzie następne zboże, także oni też są bardzo, no jakby nie powiedzieć, no to mają dość poważny problem, ale tak jak mówię, no, trzeba wspierać rolników jak tylko można, bo tak jak mówię, to jest nasz wspólny interes.
powiedzmy nawet tak, no ale pszenica bardzo ładna. Ja kiedyś nawet kręciłem film, jak były te szalejące ceny, z cenami tutaj, jakby, żeby pokazać jakie były ceny w Krakowie. Wszyscy mają świadomość, jaka była cena i nie ma co się łudzić, bo dziś są tanie te zboże, może powiedzmy, że jeżeli chodzi o pszenicę, o takie kukurydze i tak dalej, to jest to tanie, ale to jest zgubne, bo ta taniość nas zgubi, bo nigdy nie schodziła w granicę 80 zł, ja już nie pamiętam, zawsze od wielu, wielu lat była w granicach pszenica, jeżeli mowa o pszenicy, to ona była w granicach 100 zł za 100 kilo. Złotówkę, powiedzmy, za kilo. No a teraz zeszliśmy, a paliwo, wszystkie te nawozy, wszystko poszło, no wszystko ta praca i wszystko, no ogólnie całe ta obsługa tego pola i tak dalej, wszystko poszło do góry, na zboże potaniało. Wpływ ukraińskiego zboża, ja tu nawet tą kukurydzę to prosto z pola kupuję, ja tego i suszę, już kiedyś mówiłem, pokazywałem, to jest z pola kupiona zwykła kukurydza wysuszona, sam ją suszę i bardzo, no, lepszej jakości jest niż tej suszarni. Nieraz widzę takie filmy, gdzie ci hodowcy próbują kiełkować właśnie całe zawarte mieszanki, zakiełkować. No to nie mają świadomości tego, że kukurydza po obróbce, ja niejednokrotnie byłem zobaczyć suszarnię. Nawet kiedyś robiliśmy usługę tam właśnie u takiego rolnika, co ma suszarnię. No i tam idą zaraz akurat wtedy przy suszarni, to 80 stopni idzie na przysuszeniu kukurydzy. No i ta kukurydza raz, że traci wartości te odżywcze, które ma w sobie, no powiedzmy gdzieś 20-30%. A dodatkowo ono się nie nadaje do kiełkowania. Ci, co chcą kiełkować, a kiedyś tam właśnie mówiłem o tym kiełkowaniu tego zboża dla gołębi. Ja najlepsze rezultaty robiłem. Ja wykiełkowałem tyle tego materiału i musi być materiał do kiełkowania, musi być albo materiał siewny, przede wszystkim musi być zdolność kiełkowania. Ja kiełkuję tak jak przedtem, teraz już przestałem, bo gołębie już są w parę, fajnie jest wszystko połączone. Była pszenica i teraz jak się pojawią młode, będzie kiełkowana wyka i lucerna. Bardzo fajna sprawa dla młodych. No petarda, rosną tak jak konie. I to tak polecam, bo nieraz to taką... Niektórzy no nie mają pojęcia o kiełkowaniu, a robią jakieś tam eksperymenty. Ja wiem, może, że tam jakaś reklama, próba reklamy jakiejś karmy, ale to no nie tędy droga. Materiał do kiełkowania musi być albo materiałem siewnym, albo tak jak ta kukurydza suszona taka naturalnie, wtedy rzeczywiście ona ma zdolność kiełkowania. Tak jak pszenica, no tak samo jak wysuszona normalnie z pola, no to ona też ma zdolność kiełkowania, musi być dobrej jakości i wtedy ja już kiedyś mówiłem, nie zalewamy, jeżeli ktoś chciał kiełkować, to jak mamy takie wiadereczko, powiedzmy, no nie wiem, kilogram, wiesz, zalewamy to wodą, stoi jeden dzień, na drugi dzień płuczemy, odsadzamy i dajemy do wiaderka takiego zamkniętego, taki jak, nie wiem, na przykład po tym grycie i zamykamy, przede wszystkim musi być w ciepłym miejscu i to samo kiełkuje, z dnia na dzień. Także i to taki cykl się robi, że jedno się odsypuje, no powiedzmy, że taki później jak już pierwszy raz zakiełkujemy, to już później na następne, na miejsce tego wiadereczka, do tego wiadereczka znowu nasypujemy, zalewamy wodę i mamy na następny dzień. Efekt niesamowity, ale to powiedzmy, że no to jest dla chcących takie kiełkowanie. No trzeba troszkę się potrudzić, tak jak ja mówię, no ja wykiełkowałem masę gołębi, też masę wychowałem, ale roboty też jest dość sporo, także wiem coś o tym.
Ale no to powiedzmy, ale rezultaty naprawdę będziecie mieć spektakularne, jak to się mówi. Także polecam, no ale trzeba się liczyć z tym, że no to zajmuje czasu. I teraz będą się następne młode, raczej następne. Tamte już są młode, ale tutaj będą się kluć młode. I ja po wykluciu młodych zawsze daję Zero Oxygen z doktora Wolca. Jest tak samo jeszcze z Doliny, tylko że ten jest lepszy. Ten jest lepszy, sprawdzony. To jest dla ludzi, tam to jest dla tego. Cena podobna, 250 ml. I ja to mieszam dwa razy w tygodniu z karmą. Petarda tak samo. Dajecie to i jest tego. Ja polecam te produkty, które naprawdę zdają egzamin. Zero Oxygen dwa razy w tygodniu na karmę. Młode tak samo, to jest tak jak widać, to jest przede wszystkim wszystkie witaminy z grupy B, B1, B2, B6, B12 i dodatkowo witaminy no i białko, nie? Jest w tym także mikro, makroelementy jeszcze selen, cynk, także bardzo fajna rzecz do odchowu młodych. Tak jak mówię, jak młode się klują, no to wtedy tego tutaj, jak tak jak pokazywałem, karma jest w miarę taka jeszcze skromna, no tak jak widać, no nie jest tego gołębie, żeby też nie szalały za bardzo. No bo te samce, żeby, no tak jak na początku, to zawsze jak już się zajmie młodymi, no to już jest zupełnie inaczej. A teraz to powiedzmy taka karma na tą chwilę. Jeszcze tak jak mówiłem, jest trochę grochów, strączków, tak żeby było białko, ale no i przede wszystkim minerały. Ja już kiedy tego, ja tych toreb tak samo zużywam, tak jak kiedyś pokazywałem taką posypkę, to chyba Florna zrobi. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Ja tutaj nawet wszystkie wiadra są czerwone. Ja to tak powiedzmy taki woreczek raz na dwa tygodnie kupuję, takie worki już tam kilka jest w zapasie, ale to i tak samo. Jak można zobaczyć sobie skład, witamina D, E, B1, B2, no powiedzmy jeszcze dodatkowo, no i popiół surowy, wapń, fosfor, sód, przy noszeniu jajek bardzo tego, no i tu jest tam powiedzmy też to jest kreda pastewna, która jest po prostu zmłynkowana, zmielona w formie takiego proszku. Kolejną jeszcze taką rzeczą, tak na szybkiego, drożdże piwne. Tak samo dostają dwa razy w tygodniu drożdże piwne, takie zwykłe drożdże. To też są drożdże płynne, to jest suche, no ale to te drożdże dostają wtedy, jak dostają właśnie ten wyciąg z czosnku. To dostają właśnie drożdże. Zgubiłem wątek, bo dzieci akurat przyjechały z przedszkola. A wracając, pewnie było o drożdżach piwnych. Drożdże tak samo dwa razy. Jedni twierdzą, że dając drożdże, czy w tej postaci, czy w tej, nie trzeba nic dawać więcej, nie trzeba witaminy. Najważniejsza rzecz właśnie drożdże. To są powiedzmy dwie rzeczy i porządna karma. I kolejny raz musiałem wyłączyć. Drożdże piwne bardzo no i to wszystkie tak samo witaminy z grupy B. Ja to tak jak mówiłem, no daję to dwa razy w tygodniu, jedno i drugie daję powiedzmy naprzemiennie. Ja karmię gołębie co najmniej 2-3 razy dziennie, jak są młode. I tak samo rano dostają coś innego, to nie wiem, to jest Leśna Dolina, ta drożdże. Przedtem te drożdże nic nie kosztowały, teraz wszyscy już przekonali się o właściwościach drożdży piwnych. Tutaj niedaleko jest taki właśnie browar, nawet palikota w Tenczynku i tam wywalali przedtem łopatym, wywalali te drożdże takie po produkcji piwa. A teraz wszędzie można tylko kupić te drożdże. No ale takie czasy. I kolejną tutaj, ja tutaj
zawsze kupuję te wiadra, takie 10-kilowe z tego właśnie multi-mixa. To chyba do jakie de Verda, chyba to jest de Patagon de Verda, Jan de Verde. No i taki bardzo fajny ten grid jest, może też cenowo jest dość drogi, ale gołębie ładnie to popierają. On tam ma dodatki jakichś groszków, no i dodatkowo czerwoną cegłę. Ja powiedzmy to mieszam pół na pół z czerwoną cegłą i też bardzo fajny gryd jako minerały teraz właśnie w tym okresie. Jak się wyklują młode, no to powiedzmy teraz dostają to i tą posypkę. Jak wykluwają się młode, jeszcze nie przyszło, jest zamówione, jest Wispumin zamówiony tak samo i będą dostawały właśnie Wispumin, jak młode się już wyklują, plus powiedzmy takie rzeczy jak standardowo, jak daje te właśnie te maślankę czy jogurt na karmę, no i zasypywany właśnie albo tą posypką, albo Wispuminem, i gryt do grytowników tak jak normalnie, jak dostają gołębie. Wezmę je, odłożę, już jest dość późno, choć dziś był fajny, na samym początku fajny dzień, teraz już się tak zamgliło, zamglone jest, no ale od jutra ma być znów poprawa pogody, także murem za nasz polskimi rolnikami, wspieramy ich jak możemy, tak jak mówiłem, to jest w naszym wspólnym interesie, żeby ta grupa społeczna, raczej grupa społeczna, tak jakby nie było, to jedyna, która jeszcze ma jakąś moc reprezentowania tutaj naszych interesów wspólnych, bo reszta już górnicy, hutnicy i stoczniowcy już po prostu zostali zlikwidowani. Także jedyna grupa i należy się do nich przyłączyć i wspierać ich w ich protestach, bo to protestują przeciw niewoli, ale w naszym interesie. Tak jak mówię, my jesteśmy jako hodowcy bezpośrednio powiązani właśnie z rolnikami. Także pozdrawiam wszystkich, zapraszam do komentowania i trzymajcie się, na razie, cześć.